Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i co już, widzimy się w grze Brotato. Tak, dzisiaj Technomag, czyli połączenie inżynierii, mojej ulubionej statystyki dodatkowej, z magią. I tak, najprościej mówiąc, zaczynamy z wieżyczkami. Za każdy punkt obrażeń żywiołów nasze wieżyczki atakują szybciej. Za każdą strukturę dostajemy przy okazji dwa obrażenia od żywiołów, więc tak, zaczynamy z czymś takim. Powiem szczerze, jako że zaczynamy już z wieżyczkami, to wziąłbym na start albo Tasera, albo różdżkę, przy czym chyba różdżkę. I zaczynamy w ten sposób. Więc tak, tylko na szybko statystyki, 4 obrażenia od żywiołów, mamy dwie struktury. Co tym idzie, nasze wieżyczki powinny atakować również 20% szybciej. Ale tak, czy tak to działa? Chyba tak nawet, więc jest dobrze. I tak, na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że Technomag może być naprawdę prosty do wygrania. Bo tak naprawdę jedyne, na czym musimy polegać, na tym, żeby zbierać jak najwięcej wieżyczek i tym podobnych rzeczy. Nawet nie muszę szczególnie się przejmować obrażeniami od żywiołów, bo one będą olbrzymie za każdą wieżyczkę i tym podobne rzeczy. O, tylko jedna różdżka. Dobra. Proszę, w tej rundzie mamy 6. Zaraz się zmniejszy do 5, bo wezmę kaczuszkę, ale nadal. Dwie wieżyczki, które mamy, będą coraz szybsze. Teraz mamy bonus 30%. A jeszcze będzie tego więcej. Oj, będzie, zdecydowanie. Mogę to wam obiecać. Tylko w sumie nie wiem, czy będziemy brać tylko i wyłącznie wieże i bomby i tak dalej. To wszystko w formie przedmiotów, czy w formie broni też bym dobrał. Nie jestem pewien, tak? Przynajmniej inwestujemy w szczęście. Druga różdżka, przełosujmy, trzecia różdżka, pięknie, i idziemy. Pierwsza horda będzie na 12, potem ponad 14 jest elita. Oznacza to, że mamy jeszcze trochę czasu do przygotowania się, więc nie będzie tak szczególnie źle. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obecnie mogę powiedzieć, że w sumie to... Zanim siadłem w sumie do tego odcinka Brotato, to trochę zapomniałem o tym, że odkryliśmy taką ciekawą postać, więc zastanawiałem się, co zrobić, ale jak go zobaczyłem, to sobie przypomniałem natychmiastowo o tym. Więc tak, wiem, że tam była inżynieria, tak czy inaczej wolałem wziąć jednak trochę pancerza. Bo inżynierię można nadgonić właśnie w inne sposoby. O, kolejna różdżka, super. A jednak pancerz i szczęście są cenniejsze. Bo bez szczęścia nie będziemy mieć wysoko jakościowych rzeczy. Nie będzie dużo darmowych skrzynków z wrogów i drzew. Natomiast bez pancerza zginiemy. To już wiem. Nie przekona mnie nikt, że jest inaczej. Po prostu nie przekona, naprawdę. Naprawdę, tyle co ja już doświadczyłem gier bez pancerza, to już... po prostu już to wiem. Oczywiście nadal jednak regeneracji też nie mogę odmówić, bo mam pancerz. To tak działa. A, dwa do drzaza, dwa elemental, oczywiście. Tutaj... Albo elemental, albo attack speed, ale chyba elemental. O, medyczna wieżyczka. No muszę. Też wyżne. Po prostu musiałem, naprawdę. Ja bym był, żeby odmówić wieżyczkom. Szczególnie teraz, kiedy mają podwójną synergię. Oni dosyć, że po prostu mają synergię z moimi różdżkami, czy jeszcze same ze sobą. Bo każda wieżyczka, którą kupię, powoduje, że wszystkie wieżyczki atakują 10% szybciej. Więc to jest takie... trochę perpetuum mobile, delikatnie mówiąc. Chociaż nieprawdziwe, bo oczywiście to nie jest tak, że przez to, że mam wieżyczkę, dostanę prędkość ataku, przez to, że mam prędkość ataku, będzie to jeszcze rosło i rosło i rosło. No ale ma skalowanie naprawdę dobre. W szczególności z tym, jaką ma i widzę ta postać preferencję do zdobywania rzeczy związanych z inżynierią i obrażeniami żywiołowymi. I proszę, Scared Sausage. Oczywiście, że biorę. Tutaj unik jakości fioletowej, czyli trzeciego poziomu biorę. No i cóż, czas trochę zmniejszyć nasze obrażenia magiczne. Ale oczywiście w celu, w sumie tylko takim, żeby mieć więcej szczęścia. I proszę, sos zawsze. Riposta nie, różdżkę zapisuję, taśma tak, Alien Tongue też tak. No i jest pięknie, jest pięknie.
Mogę nawet powiedzieć, że nie muszę się niczego przejmować w fali siódmej, do której zawsze tak piję, że muszę być na nim gotowy. Bo jeśli nawet ja sobie nie poradzę, to moje wieżyczki powinny bez problemu. No ile będą mieć dobre rozmieszczenie, bo bądź co bądź ich rozmieszczenie jest mocno losowe, a no jak jest idealnie pokazane na tej fali, potrafi być nie najlepsze. Bo tak przy krawędzi mapy, no okej, można niby sobie łazić, ale jest to trochę niebezpieczne, bo mniej jest miejsca do ucieczki. Łatwiej jest wrogom nas otoczyć. I dobra, co tu mamy? Dwa elemental damage'a. Kusi, no ale... Regeneracja. Muszę. Mam za mało maksy życia, żeby móc powiedzieć, nie biorę regeneracji i tym podobne. Okej, okay, Alien Ice. Tym bardziej muszę wziąć. Pięknie. Fala siódma. Mamy pięć różdżek, z czego dwie niebieskie. Cztery chyba wieżyczki, z czego jedną medyczną. Jesteśmy dobrze przygotowani. W szczególności teraz tylko czego brakuje tak naprawdę poza większą ilością wież, to powiem wam szczerze, to są wonsze. Jeden wonsz już byłby świetny, ale każdy kolejny powoduje, że podpalanie by się przynosiło jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. Tego mówię, potrzebujemy wonszów. Byłbym już bardzo zadowolony ze wszystkiego. Jak widzicie, różdżki same w sobie dużo nie biją, ale właśnie piękno ich obrażeń kryje się w ich podpalaniu. Oj tak. Zdecydowanie tak. Dobra, co tu mamy? Unik. A tu już mamy większy dylemat. Duży zasięg czy cztery inżynierii? Inżynieria. Dobra. Kostka lodu zdecydowanie, to możemy na razie... Zapomniałem, że to już było zablokowane. Dobra, idziemy w ten sposób. No, jest pięknie. Jest jakiś większy czy niższy przeciwnik. Uderzenie z obrażeń żywiołowych, czyli czegokolwiek od nas. Oznacza go na kilka sekund, przez co dostaje więcej obrażeń. Może się to przydać na fali z elitami. W sumie na hordach też, ale... Hordy tam... Chciałbym powiedzieć, że nie są groźne, ale prawda jest taka, że mogą być groźne, jeśli nie znajdę wonosza. A coś wonosz nie chce nam przyjść. Tak wiem, że mówi się wąż, ale no, ja zawsze mówię wonosz. Tak samo nie jest po angielsku snake, u mnie tylko u mnie jest snack. Więc no. Przywyknijcie do tego, bo naprawdę... Naprawdę po prostu, no, jakoś tak mam. I w ogóle tak... Tam nie się dam do nagrywek, tak naprawdę mogę wam powiedzieć. Jedne co to ostatnio, to te wszystkie streamy, które prowadzę i muszę przyznać, że to jest całkowicie inne doświadczenie. O, wezmę. Nie zauważam, czy garn liczy jako struktura. Ale muszę powiedzieć, tak, właśnie jak to już powtarzam, totalnie inne. To nie, że jest jakoś wyjątkowo inaczej. Ale jest jedna rzecz, o której jak usłyszycie, to się załamiecie. Nie wiem czemu, ale ostatnio jak robię transmisję, co mi się robi bardzo przyjemnie. Cieszę się, że w końcu udało mi się wyrobić harmonogram. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, tak, mam harmonogram. Transmisje są w godzinach popołudniowych w każdą środę, piątek i niedzielę. Ale muszę wam powiedzieć, że na każdej transmisji jakoś tracę mózga, bardziej niż na odcinkach. Taki jestem po prostu cały czas, jak to się określa po angielsku, silly goose, że masakra. Przysłowiowa głupawka mi odbija. Natomiast siadam tutaj do nagrania Brotato, jestem cały spokojny, wyciszony, zrelaksowany. Idę na Eldena i przypełniają mnie po prostu emocje, determinacja i ekscytacja tym, co teraz odkryję. Idę do tego, o, jak to się nazywało, Noxious Witsów. I też mam takie, ciekawe co tam będzie, ale też takie spokojne. Robię talented i tamto kurwa mam frustrację, że nic mi się nie udaje tym alchemikiem, ale... Jest takie ciekawe, że... Tutaj potrafię być wyciszony, mieć jakąś jednolitą... osobowość, tak chyba to się to nazwać. Sposób bycia, mentalność. Tymczasem włączam transmisję i mi po prostu... kokos palmowy odbija i nawet nie wiem, co się będzie działo, jak się będzie działo. W jednej chwili mogę być poważny, skupiony, a zaraz będę jakiś po prostu...
no, wariactwa wyprawiał. Zresztą ci, którzy byli ostatnio na moich streamach z Genshin Impact, to wiedzą, jak ja po prostu tam dziwne rzeczy mogłem robić. Jak dziwnie komentowałem po prostu wszystko, co się działo na ekranie. Ale tak, no, to jest ciekawe. Mogę powiedzieć, że kiedyś tak miałem, kiedyś dla mnie było takie, no nieważne co, jak, gdzie, zawsze było tak samo. No ale nie tym razem. Nie tym razem. I tak, wiem, że znowu poruszyłem temat wyciszenia się podczas odcinków Brotatu, ale to jest takie zaskakujące dla mnie. I przegrana, no nie wierzę, nie wierzę. Tak czy inaczej, restart. Ja się nie poddam, ja chcę zobaczyć, co tutaj będzie, ja chcę to wygrać. Na pewno, ja chcę to wygrać, ja się nie poddam. I od razu mówię, teraz spotkamy się właśnie normalnie jeszcze, czy w sumie gram normalnie, ale jeśli przegram i będzie jeszcze dużo czasu w zapasie na odcinek, powiem wprost, zrobię cięcie i spotkamy się po fali, powiedzmy 7, może 10. Tak, Harvesting albo Luck. Oba są świetne na początek. Powiedziałbym, że zacznę od Harvestingu. Dobry wybór był. Tak, kupon zostawiam na później, to też więcej nie losuję. To też jest taka właśnie moja porada, że jeśli trafiam się zbieranie, jak nagroda za pierwszą falę, a wasza postać jakby nie ma wielkich kart do Harvestingu, weźcie. Naprawdę, po prostu to, że to będzie się pasywnie co falę o jeden podwyższać, może nawet o więcej niż jeden, jeśli macie tego jakoś więcej. Znaczy, na początku się tego nie ma. To po prostu samo w sobie może potem takie dać wam korzyści i walnę w kubek, przez przypadek, kolanem, że no nie pożałujecie. I dobra, różdżka tak, fertilizer tak, gentle alien, będę żałował, ale wezmę. Co musimy jak najbardziej wzmocnić wieżyczki. Naszą różdżkę. Może błędem było to, że w sumie nie zainwestowałem w żadną prędkość ataku. Może. A może błąd był w tym, że w sumie zamiast się skupiać na tym, by krążyć wokół wieżyczek, to biegało nie wiadomo gdzie. W sumie to chyba powinno być takie najistotniejsze w tym wszystkim. Żeby starać się krążyć jak najwięcej wokół wież. Skoro i tak na nie pracujemy, na nich bazujemy i proszę, podpalająca wieża. Idealnie. Idealnie. A dlaczego idealnie? Bo bije ona obszarowo. Przez to, że wysyła tam jakby falę podpalającą. No i podpala. I nie jestem pewien, czy to podpalenie jakby skaluje się z kiełbasami przestraszonymi. Albo z, no nie wiem, z wonoszami. Ale nawet jeśli nie, to jest potężna wieża. Zresztą każda wieża jest potężna. Chociaż tak numer jeden, jeśli chodzi o potęgę, to definitywnie jest Tyler nadal. Tam też go Alexa. Tak jak zawsze wspominam i... Bo ja na pewno się ataku, czy... Nie, Elemental Damage. Tutaj... Zacznijmy od wieży. Wieża jest najważniejsza. Okej, okay, ładne miejsce. Ale patrzcie, jak ona często wypluwa te swoje płomyki. Normalnie nie ma przerwy w tym. Nie bije dużo, oczywiście. Sama w sobie. No, ale reszta już będzie fajna. Działa dobrze. Jest moc, jest potęga. Czuję, że tym razem może być lepiej, jeśli teraz nie zlamię i nie padnę do jakiegoś pojedynczego wroga. Ale tak, definitywnie muszę, jeśli będzie szansa zdobyć coś na szybkość ruchu. Bo jestem za wolny. I okej, okay, a propos szybkości ruchu, obiecałem, że biorę, czyli biorę. Tutaj nie wiem, czy regeneracja, czy max życie, ale chyba regeneracja będzie lepsza. Czapka. Różdżki, kosmita. I tak, tak. W sumie czemu by nie? Też nie, nie. I teraz tak, podpalająca wieżyczka i zwykła wieżyczka, więc super. Idealne miejsce do bycia. Wszystkie nasze wieże są
mniej więcej w zasięgu. A nie dosyć, że to jeszcze nie jest to przy krawędzi totalnie, więc mam jak manewrować wokół nich. Idealnie. Powinniśmy tę falę przejść bezproblemowo. A przynajmniej tak mnie się wydaje się. Bo może być różnie. Tak. W sumie co dalej mogę powiedzieć? Poza tym, że oczywiście znowu byłem bliski śmierci tutaj. A weźmy unik. Nigeria, oczywiście. Oczywiście, że Nigeria. Nie chciałem kamienia. Recykling. Bad injury? Nie. Medyczna wieża, tak. Metal detektor? Tak. Jeszcze jedno losowanie. Nie było niczego, jeszcze jedno. Węgiel, tak. Boxing glove, tak. I proszę, znowu piękny trzykąt wieżowy. Po prostu... Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego, że te wieże się ustawiałem właśnie w formacie takim pokrywającym środek, a nie krawędź. To jest najlepsze, co może być. Naprawdę, 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 naprawdę. Powtórzę to jeszcze naprawdę. Albo idąc za trendem dziwnych, w sumie nie wiem po jakiemu to akcentuję, ale dosłownie filmików zawsze low quality, jeśli chodzi o wideo, ale na Instagramach, u nie Instagramach, bo to mi się trafia, albo się z tym wysyła. Możesz z jakimś hiszpańskim akcentem, czy coś tego typu. Może włoskim, ale zawsze jest tam po prostu jakieś coś i najpierw jest for fuck. I for fuck, zazwyczaj tam pokazuję prawdziwą rzecz, a potem jest for real. Tam pokazuję jakąś przeróbkę, najczęściej tekst z JoJo, podklejony pod kota. Ale tak, nie wiem, czemu do tego nagle nawiązałem. Niemniej, nie więcej jednak. A tak speed czy życie? Wielbiam tak speed, ale powiem, że życie. Medyczna wieża, super. Teraz co dalej? O, mamy tyle, dobra, to i co? Nie, nie stać na co? Miotacz ognia. Oj, tak, i jeszcze snack, no. Dobre rzeczy. Chociaż tutaj mówię dobre rzeczy, a w rzeczywistości niekoniecznie to jest takie dobre. Bo jak grałem sobie dawno temu prywatnie magiem, zazwyczaj zobaczenie miotacza ognia było oznaką tego, że fali następnej padnę. Zresztą tak samo jak wspominałem, że z jednorękim miałem, jeśli zobaczyłem wyrzutnię rakiet, albo chyba wyrzutnię nuklearną, nie pamiętam co to było, ale ogólnie takie potężne broń dystansowe, które robią mocne dosyć wystrzały. Właśnie eksplodujące. Bardzo fajna broń, polecam osobiście. I widzicie, mówiłem, że tak będzie. To już jest klasyka, ale dobra. Spotkamy się na fali w takim wypadku, bo byliśmy na 8, to... No, na 8. No okej. Jesteśmy już po fali 6 i wiem, że mówią, że po 7 się spotkamy, ale stwierdziłem, że jest to zbyt dziwna sytuacja, żeby czekać. W szczególności, że mogę nie przeżyć fali 7. No więc tak, tym razem dla odmiany stwierdziłem, że przetestuję sobie granie pod te lightning szyły. I powiem wam jedną rzecz. Jak bije bardzo mało samymi szywami, tak te odbijające się pioruny ratują to blisko niejednokrotnie. Tak czy inaczej build, widzicie jak wygląda, niestety nie najlepiej. No poza tym, że zdobyliśmy coś takiego, więc po każdej fali dosłownie będziemy dostawać większe i większe obrażenia. No tak, stwierdziłem, że właśnie tutaj teraz to odpalimy. I... No nie mam z dużego wyboru, więc bierzemy pochodnie. Proszę, flamethrower. Pytanie teraz tylko, czy jest to dobry znak, czy zły znak. No ale tak. Stwierdziłem, żeby dosłownie wybrał, co mi da gra, żeby próbować przetrwać, więc... Wygląda to zupełnie inaczej niż ostatnio. Ale równocześnie nie jest tak wcale gorzej. Bo jak mówię, łatwiej będzie mi eliminować grupę. Ale to jest takie niby dobre. Złe jest jednak to, że tym razem żadna horda się nie wyrysowała, jak zapewne widzieliście, jak już wznowiłem nagranie. Same elice. Pierwsze chyba już będzie na fali 11 nawet. Jeśli dobrze kojarzę. Jak sprawdzałem. Tak czy inaczej, no.
jedyny największy plus tego wszystkiego, który tu jest, czym jedyny największy, zarazem to trochę dziwne, ale największy po prostu, bo nie jest to jedyny, to to, że... No, mamy więcej drzew i mamy dobrą, jakby... generację drzew, poniekąd. Dobra, tutaj unik definitywnie i... Przeżyłem, więc bierzemy oczywiście miotacz ognia, bo to jest potężna rzecz. Deskę i kompas muszą trochę poczekać. Miny decyfitywnie, tak. Definitywnie. Będziemy brać. Inna rzecz też. Tak, miotacz ognia. Teraz po prostu kto podejdzie blisko nas, to już ma gwarancję, żeby zostanie podpalony. Miotacz ognia po prostu podpala wszystko wokół. I bije coś nie najgorzej, jeśli chodzi o te podpalenia, więc ja no, no. Jest solidnie. Jest solidnie. Szkoda tylko, że wróżczykami się nie udało. Ale nie będę narzekał tak całkowicie, bo... No, ważne jest to, że w ogóle się jakoś udaje. No i ku mojemu zaskoczeniu jakimś tym przeżyłem, chociaż początek... No był bardzo trudny i myślałem, że to będzie podejście zmarnowane. No ale jednak nie. Jednak nie było zmarnowane. A ilość skrzynek, które zbieramy, jak widać, no definitywnie oddaje. Dwie skrzynki na planszę to już jest wystarczająco. Żebym czuł się dosyć, powiem, idealnie bezpieczny, ale trochę bezpieczny. Tak, ciasto tak, książka tak. Attack speed, 3 generacja, attack speed. Zawiążę rzecz, czy miny się liczą? A no, liczą się do struktur. Pięknie. Pięknie. Dobra, wieżyczki dwie są tutaj, więc tutaj będziemy musieli teraz głównie łazić. Nie, żebym musiał przy nich być, jak widać, broń, którą nagromadziłem, jakoś sobie radzić z tym wszystkim, ale nadal lepiej być przy wieżach, żeby one też mogły trochę nam ulżyć roboty, którą jest eksterminowanie tych kosmicznych oponentów. Więc ta. No, jest... Jest przyzwoicie, bym powiedział. Też nie ukrywam, na pewno dużo też roboty... To będzie znowu masz smaszne, trochę roboty robi. Ale sam fakt, że mamy właśnie miotacz ognia. Bądź co bądź... Powiedzmy półobszarowy, bo ciężko nazwać prawdziwym obszarowym, ale podpalanie wszystkiego wokół, no... No, trochę daje. Na pewno. I proszę, znowu dwie skrzynie. Nie, pięknie, pięknie. Jest pięknie. Teraz tylko nie zlamić. Dobra, nie zlamiłem, jest to dobrze. Sunglasses nie. Injection... Niepotrzebne. I tutaj tak, 3 elementala oczywiście. Tutaj 10 szczęścia, czy 9 HP-ków? Szczęścia, mi się wydaje. Dobra, dobra. Nie chciałem tego... Czemu ja zawsze muszę kupić coś, czego nie chcę? Dobra, deska. Teraz lepiej. Teraz tak, cybernetyka. Oczywiście, że tak. To oczywiście, że tak, bo to są ci, którzy noszą sobie skrzynki. Hunting trophy, tak. Fuel tank, definitywnie. Banner, definitywnie. Jeszcze jedno przesuwanie. Kostka lodu. Dobrze. To jest to, czego nam trzeba. Teraz tak. Główna rzecz, musimy odnaleźć tych, którzy będą właśnie ze skrzynkami biegać. Zazwyczaj mam tak, że jeśli je to wykupię, to potem jakimś cudem ich nie umiem znaleźć i ubić. Ale jeśli się uda, to będzie fajnie. I tak, pierwsza skrzynka nasza już zdobyta ze drzewo, więc nieźle. Wieżyczki też są dosyć blisko centrum, więc jest fajnie. Mamy dobrą manewrowość przy nich. I okej, pierwszy skrzyniowy kosmita pokonany. Teraz cek. Żyćko stabilne. Wrogów nadal pełno. Bronie działają. Miny się generują i wybuchają. No jest okej. Okay. Chociaż... jest blisko niebezpiecznie. Niebezpiecznie blisko, blisko niebezpiecznie. Tak, okej, okay, dobra. Jest kolejny skrzyniowy. I mamy go. Mamy go. Więc chyba wszystkich skrzyniowych udało się złapać. Nie chcę sunglasses. Oczywiście, że to tak. Czemu nie? Regeneracja. Pancerz czy unik? Pancerz. To jest tak, kostka lodu, konieczność. I powiedzmy, że zbiornik z paliwem oraz hunting trophy. Banera weźmiemy za chwilę. Snack definitywnie.
Szczerze zablokuję. Ale to nie dlatego, że chcę. Muszę o tym pomyśleć, bo może to być okej, a może być fatalne. Tak czy inaczej, po prostu eliminujmy to, co się tutaj teraz napotoczy i na spokojnie się jeszcze pomyśli. Ale dobrze, dobrze, że mamy kostkę lodu. Na pewno jak będą jakieś większe problemy, to ona może nieźle nas podratować, w szczególności jak będą elity. Jak się okazuje, ja się myliłem, nie ma go na 11, czy będzie trochę później. Ale i tak, na chwilę, tego jestem już pewien. Więc nadal musimy być gotowi na to, że na chwilę może być fala, która znowu pogrąży mój przebieg. Albo zmusi mnie do uciekania przed nim i ignorowania wszelkich potencjalnych szans na zdobycie jakichś dobrych funduszy czy doświadczenia. Albo trafi się jeden z tych, których umiem łatwo opanować i będziemy mieć po prostu easy darmową skrzynkę, która chyba gwarantuje, z tego co się orientuje, przedmiot najwyższej jakości. Przy czym to jest tylko moje spostrzeżenie, bo zawsze chyba z nich dostajemy wieżyczka, tak? O, tutaj życie, bo nie potrzebujemy rozwijać tego już tak bardzo. Mutacja od razu, tak. Banner i snack od razu, tortura jeszcze poczeka. Sandmines, oj tak. Snowball. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Baby Gecko. Oczywiście, że tak. No i dobrze, mówiłem, że teraz będzie elita. Od razu, jak tam myślałem przez chwilę, że nie będzie. Czy coś, więc tak. Oby to był jakiś przyjemny elit. Mogę powiedzieć, że to jest jeden z przyjemniejszych. Nie najłatwiejszy, ale na pewno w miarę do opanowania. Boże, tylko, że mówię do opanowania, po czym daje się pociąć jego atakami przypominającymi ataki nożów, jak gdyby nigdy nic. Nadal jednak łatwiej go jest z broni dystansowej eliminować niż z broni do walki wręcz, więc pewnie tutaj padnę zaraz. Jeśli będę próbował go ubić. Dobra, próbujmy więc może bardziej przeżyć niż z nim walczyć. Jeśli on się wyeliminuje przy okazji, to będzie fajnie, jeśli nie, to no przeżyliśmy. I coś liczy najbardziej. Dobra. To jest tak, następne moje spostrzeżenie ogólnie jest takie, że musimy zainwestować w zasięg, to mocno. Aby moje nożyki błyskawicowe mogły łatwiej wyskakiwać. A statua nie. Nie, nie chcę statuły, to jest dla mnie pułapka trochę. Życie inżyniera, czy prędkość ataku? Inżynieria. Inżynieria, definitywnie. Kulka, tak, łączymy, bierzemy kolejne, bierzemy. Ryzykowne, bo po prostu moim zdaniem ryzykowne, ale i tak bierzemy. Tyler, oj tak, Tyler. To będzie potężne, oj, będzie potężne. Dobra, to idziemy na falę 13. No i teraz, jak już będziemy to mieć, to będziemy musieli siedzieć wokół Taylora głównie. I tak, hordy wtedy zwykłych przeciwników będą padać bardzo szybko. Elity może niekoniecznie, ale nadal. To, że hordy już będą padać, jest dla mnie wystarczające, żeby po prostu wokół Taylora łazić. Pomijając kwestię, że nadal inne wieżyczki też może będą blisko i będą pomagać. Nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak szybko będzie Tyler te błyskawice wypuszczał. Bo on już naturalnie szybko właśnie wypuszczał zawsze. Tak na bazowych statach. Teraz jak mamy 5% prędkości ataku za każde obrażenie od żywiołów, a mamy ich 30 coś, to po prostu takie wow, to może być naprawdę mega szybkie. Albo różnica może być znikoma w zależności od tego, jak to wygląda. No ale na przykład na tych wieżyczkach zwykłych to widać, że one non-stop plują swoimi pociskami. Nie biłem najwięcej oczywiście, bo nie mam dużo inżynierii, ale nadal. Nie! Nie biorę myszy. Trochę uniku czy zbierania? Nie no, unik. Zbierania jeszcze nie potrzebuję. Ja po prostu zbierania. Tak, które akurat wezmę, 8% obrażeń. No okej, spadną nam. Ale za tyle zbierania opłaca się. Wieżyczkę medyczną blokujemy i idziemy. Tyler, gdzie jesteś? O proszę, dwie wieżyczki obok Taylora. No to już jest... Okej. Nie atakuję tak szybko, jak się spodziewałem, ale nadal jest to fajne.
Ja wierzę, że Tyler, to już jest naprawdę taki safe spot. Chyba, że będę musiał pójść do Alexy i mu podziękować w komentarzu za to, że jego Tyler po prostu z Brutatą mnie uratował. Dzięki temu udało mu się technomagiem wygrać. Oczywiście, że pies musiał się włączyć. Bo nie ma to jak to odcinek, po prostu w którym nic się nie dzieje, nic nie przeszkadza. Nie. Wystarczy, że ostatnio... No nie ciekawie, bo nawet na live prawie musiałem skończyć, była interwencja, że chomik uciekł. Na szczęście szybko się znalazł przy najbliższym kablu od jego klatki. Stia. Jak widać, chomik ma typowe zapędy chomicze, czyli byłby jak najszybciej zginąć speedrun. Tak, Gecko. Tutaj ciężka decyzja, bo prędkość ruchu jak najbardziej mi widziana, ale weź chyba życie. Greek Fire jest zbyt fajny, żeby tego nie wziąć. No i medyczna wieżyczka. Przy okazji to sobie zablokuję. Bo prawda jest taka, że jak będziemy mieć jeszcze trochę więcej szybkości, to już będzie można to wziąć. I nie będzie żadnych problemów. W ogóle jak będziemy tak właśnie z 20%, to już będę zadowolony. A póki co, nadciąga horda. Za tym idzie Tyler, będziemy go teraz jeszcze bardziej sprawdzić. Tak, jesteśmy w zasięgu jednej wieżyczki, na pewno, może dwóch. Wieżyczki medycznej oraz Taylora. Powinno być bezpiecznie w miarę. I nie zapominajmy jeszcze o minach, które losowo mogą się pojawiać. Znaczy, mogą, no będą się losowo pojawiać, bo mam rzeczy, które mi gwarantują pojawienie się min. Tyle. Co, zobaczmy, jak to wyjdzie. I zrobiłem błąd, idąc w róg. Nigdy nie powinienem siedzieć w rogu. W ogóle nigdy, nigdy. Ale w szczególności nie podczas fal, które są hordami. Jak widzisz, wróg łatwo mnie właśnie dopaść, ubić. A przy wieżyczkach, przy tej leży na środku, jesteśmy bezpieczni. Jest dobrze. Nie jest idealnie, jak to mówiłem, ale jest dobrze, jest przyzwoicie, jest... postępowo. Oczywiście, że to wezmę. I tak, prędkość może być niewielka, ale... definitywnie... O, oczywiście, że to wezmę, o, oczywiście, że to wezmę. Ale co to chciałem? A, no, definitywnie musimy jak najszybciej tą prędkość dobić do tych 20%, bo kajdany, które nam tu oferują, są za dobre, żeby ich nie wziąć. Bo dają inżynierię i zasięg. Wszystko, czego nam najbardziej potrzeba. Okej. Było kolejne cięcie robione. Tym razem nie dlatego, że musiałem coś tam tutaj. To oczywiście domownicy, ale dobra. Wybiło mi trochę z rytmu, ale już wracamy na szczęście. Nadal jest dobrze, nadal jest bezpiecznie. I w ogóle jeśli mowa o rytmie... Nie wiem czemu, ale ostatnio mam wielką wadę na to, żeby znowu grać Crypt of the Necrodancer. Klasyka gier takich rytmicznych roguelike czy coś. Więc jeśli ktokolwiek się odważy napisać komentarz, bo wiem, że większość z was... Nie wiadomo, dlaczego boi się napisać mi coś w komentarzu, ja spokojnie, naprawdę, ja nie gryzę. Przy czym to boi, to jest takie, powiedzmy, w cudzysłowie. Bo po prostu nie piszecie, a chciałem bardzo jakikolwiek od was komentarz dostawać. No, ale kontynuując, dajcie po prostu zdać. Przynosuj, może będzie prędkość gdzieś, nie ma, to weźmy zasięg. Czy nie chcielibyście może zobaczyć znowu jakiegoś tam epizoda z tego, bo ze starych czasów, kiedy jeszcze byłem... jełopem nieogarniającym w ogóle egzystencji w internetach, to coś tam zarzuciłem. A teraz mógłbym spróbować znowu do tego wrócić. Bardzo chcę znać waszą opinię. A teraz tak, elita. A ta elita a la kucharz. Chyba nie miał żadnych problematycznych trików. Więc możemy próbować go delikatnie poobijać. Ta chaotyczne cięcia teraz robi. Dobrze, myślałem, że to jest jedna z prostszych elit. Nadal trzeba mieć trochę szybkości, żeby się dostosowywać do tego, gdzie jego cięcia padają. Ale poza tym to nie trzeba niczego. Nie trzeba tutaj farta, ani nic. I okej, na końcu widzę, że dużo szybciej. No nie, no nie, no nie, 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 jeszcze raz nie.
było tak blisko. No cóż. Wygląda na to, że dzisiaj znowu będziemy musieli po prostu przyjąć sobie L na twarz i tyle. A to cóż, nie udało się. I ja powiem jedną ważną rzecz. To by było na tyle niestety dzisiaj. I tak, w następnym epizodzie nie wiem, którym będziemy grali. Którymś na pewno. I tak, możesz nam dać znać w komentarzach, którego chcecie. A ja naprawdę już dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wam się jakokolwiek to podobało. I cóż, do usłyszenia już, miejmy nadzieję, niebawem w kolejnym epizodzie Brutato. No, to ten. Trzymajcie się i hej hej.